Magda Żakowska, witam Państwa. Niże, które przynosiły sporo zawirowań pogody, odsunęły się nad północną i nad południową część kontynentu. Na pozostałym obszarze widzimy wyże. Jeden z tych układów przyniesie poprawę pogody, przyniesie bardziej suche, no ale jednocześnie też rześkie powietrze. W tych najbliższych godzinach, jeszcze na początku nocy, największe zachmurzenie będzie na północy i na Mazurach i tam może popadać. Im dalej na południe, tym więcej pogodnego nieba. W drugiej części nocy pogodnie na południowym wschodzie, rozpogodzenia też na wybrzeżu, a poza tym obszarem zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Najcieplej o poranku będzie na wybrzeżu, na wschodzie, na południu i w centrum, to od 16 do 12 stopni, chłodniej na zachodzie od 12 do 10. Wiatr zachodni będzie słaby i umiarkowany. Jeszcze jutro przed południem sporo chmur na Podlasiu, Polesiu, na Mazowszu. Mogą przydać się parasole, popadać może też miejscami w centrum, ale po południu widzimy, że chmury odsuną się na południe i padać może tylko na Podkarpaciu. Pomimo rozpogodzeń jutro chłodno, od 16 do 19 stopni, nie zmieni się kierunek wiatru, ten będzie zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. W regionie w najbliższych godzinach jeszcze sporo chmur, na początku nocy opady na północy województwa, w drugiej części nocy padać może na wschodzie. O poranku 12 lub 10 stopni, tyle pokażą termometry. Jutro przed południem chmurzyć będzie się w części północnej i wschodniej, ale po południu już w całym regionie rozpogodzenia, zachmurzenie małe lub umiarkowane. Jeszcze jutro rześko, temperatura maksymalna nie przekroczy 18 lub 19 stopni. Ciśnienie będzie się wahać jutro w południe na barometrach 1010 hektopaskali. W piątek jedynie na północy zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze szansa na bezchmurne niebo. Pomimo pogodnego nieba temperatura nie przekroczy 18 stopni. Również w sobotę nawet czysty błękit. Będzie też cieplej niż w poprzednich dniach, od 22 do 24 stopni. W niedzielę sporo słońca, bo zachmurzenie małe i umiarkowane. Ciepło, no ale nie upalnie o tej porze, bo do 20-21 stopni, czyli możemy mówić o optymalnych warunkach na koniec tygodnia. Do zobaczenia.